Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus widział, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz. Dzisiejsza Ewangelia pełna jest spojrzeń. Oto Filip mówi: chodź, a zobaczysz Jezusa. Jezus widzi zbliżającego się Natanaela i mówi o nim: popatrz. W końcu Natanael widzi Jezusa i widzi, że jest przez Jezusa obserwowany, aż w końcu słyszy, że Jezus wcześniej go już widział. To wszystko wskazuje na fakt, że kiedy zwracamy swoje oczy ku Bogu, kiedy patrzymy na Boga, to możemy być pewni, że już wcześniej zostaliśmy przez Boga dojrzani, zobaczeni. Ale to pokazuje rzecz jeszcze piękniejszą. Relacja z Bogiem to jest patrzenie na Boga i pewność, że Bóg także wpatruje się we mnie. Może nawet więcej. Kontemplacja oblicza Pana Boga powoduje, że Bóg kontempluje nasze oblicza i że patrzy na nas z miłością. Przypomnijmy sobie Piotra, na którego potem spojrzał z miłością, choć wcześniej patrzył z wyrzutem i na Piotra właśnie, i na Judasza. Spojrzenie Boga, spojrzenie Jezusa Chrystusa. Po to jest Ewangelia, żeby je odkrywać. Do zobaczenia jutro.